Chuja cię nie przeproszę. This is gonna be sweet. Halo, cześć, siemano, witam wszystkich. Jak pewnie zauważyliście, nagrywam drugi film o tym pedale, który zamiast nagrać filmik z przeprosinami, postanowił dalej mnie szkalować w internecie. Waldegra, jesteś zakotasionym lompem, sklej pisoar mozgu opierdoleńco. Chyba przy porodzie cię lekarz opościł, a podnosząc zarył głową o kant stoło. Masz pytę jak niemowlę, tak cię kopnę w dopezę ci gówno kręgosłup połamie. Gościu postanowił nagrać trzy filmiki zatytułowane 10 ostrych jak maczeta tekstów o Waldegra. Już nieważne, że ja nie jestem Waldi, tylko Waldy. Chłopaczek sobie postanowił wykorzystać program, który się nazywa Bluesgator. Połączył to z Iwoną, wersją demo, powrzucał jakieś grafiki. No i oczywiście standardowy punkt, jak chodzi o Łukaszka, zaczął mi jechać po tym, że mam słabego kompa. On chyba myśli, że to, że ma lepszego kompa, w cudzysłowie, od kogoś innego, czyni go kimś wspaniałym. On się czuje wtedy lepszy. Już tam chuj z tym, że niczego w życiu nie osiągnął, że kompletnie kurwa niczego nie potrafi, że wygląda jak wygląda, czyli jak stary radziecki silos na olej. Już chuj z tym, że wszyscy się z niego śmieją. Gdzieś od okolic 2009-2010 roku, kiedy zaczął nagrywać swoje filmy i umieszczać je w internecie, człowiek, który ma 33 lata, mentalnie ma 9 lat. On nie rozumie tego, że sprawia mi wielką frajdę, wrzucając takie rzeczy, robiąc z siebie totalnego idiotę po raz kolejny. Jesteś skończony! Jebany pedale! Przecież on wszedł na naszego Discorda, wygenerował zaproszenie i wkleił adres tego linku do opisu swojego filmu. Czy wy to rozumiecie? Jakim sposobem rozumowania kieruje się ten człowiek? Ja nie i, mówiąc szczerze, nie chcę próbować tego zrozumieć nawet. Teraz chciałbym coś powiedzieć do Łukaszka. Słuchaj mnie, dzieciaczku. Nie wiem, kto cię wychowywał, ale naprawdę spierdolił tę robotę. Jesteś człowiekiem, który wyzywa ludzi za to, że mają jakieś słabe sprzęty, podczas gdy wszystko, co masz, zostało ci podłożone pod ryj przez twojego tatę, któremu serdecznie współczuję utrzymywania takiego tłuszcza jak ty. Ja staram się podejść do ciebie możliwie kulturalnie, na ile oczywiście ta sytuacja pozwala. Mógłbym na przykład pójść twoją drogą i zacząć nazywać cię, nie wiem, najgorszą Pamiętasz, jak kilka lat temu hajlowałeś na jednym ze swoich filmów? Dostałeś za to wyrok, więc jeśli możesz, nie podskakuj do mnie, bo tym razem pójdziesz siedzieć za wszystko, co na kogokolwiek, kiedykolwiek powiedziałeś. Łukaszu, zapamiętaj, od teraz jesteś na moim radarze. Wsiadłem ci na tę tłustą dupę i będę po niej jeździć, aż całkowicie nie znikniesz z internetu. Od dzisiaj będziesz miał zgłaszany każdy kanał, czy to na YouTubie, czy to na Twitchu, CDA, na Chomikuj, gdzie rozpowszechniasz pirackie gry, a innym ludziom to wytykasz. Znajdę cię w każdym miejscu internetu, gdzie się pojawisz i wszędzie będziesz miał bana. Nigdy się z tego nie wygrzebiesz. No chyba, że nagrasz filmik z przeprosinami. Tym samym chciałbym podziękować wszystkim za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Nara! To the beat, some to the beat, bang.